Cześć wszystkim, z tej strony Biglow, a dziś zagramy sobie Farming Simulator 19. Ja właśnie zajmowałem się trasowaniem swojego pieska, także już możesz grzecznie do budy sobie wyjść, pooglądaj sobie telewizor, posiedź przy kominku, rób co chcesz, jesteś wolny. A my dzisiaj zajmiemy się kupowaniem pól. To będzie dziś przewodni temat tego odcinka i będą to naprawdę bardzo fajne pola, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście musimy zrobić kilka czynności, które prawie zawsze są na początku tych odcinków, dlatego że są to bardzo ważne rzeczy, o których żaden dobry gospodarz nie może zapomnieć. Mianowicie musimy po prostu wziąć się za pracę w polu. Więc zobaczmy, na jakim etapie tutaj jesteśmy w tej chwili naszych prac. I na pewno tutaj jest siewnik, który już mógłby sobie siać trochę dalej. Tak, dokładnie, tam już jest kultywacja pięknie zrobiona. Jak widzicie, od ostatniego odcinka troszkę sobie posiałem. Troszkę tutaj gdzieś się na jakichś polach się jakaś orka, nie orka, orki nie było. Było wapnowanie na tym ostatnim polu. No, ale generalnie to bierzemy się dalej za robotę. Ja dzisiaj w ogóle jestem w takiej super czapeczce, bo tam, nie wiem czy widać z tyłu, tam jest, miałem w tą sobie ubrać, bo oczywiście, hello! Dalej mamy przerwę od fryzjera, chociaż nie, od poniedziałku w sumie już niby otwierają to wszystko, no ale tak naprawdę jeszcze nie ma się coś śpieszyć i nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Także dziś stwierdziłem, że ubiorę sobie zimową czapkę, czemu nie, jakoś tak chłodno jest, więc w sumie to jest nieważne. Dobra, ten zaczął pracować, ten czyli on, tak, dobra, żeby nie było później, że tu pracowni C nazywam pracownikami. I zobaczmy, jeszcze tutaj sobie zerkniemy. Tam było nawożenie, wapno było zrobione. Okej, czyli tak, tu musimy sobie wziąć nasz kultywator i pojechać na kolejne pole. No i co ja tam w ogóle siałem? Już nie pamiętam, co ja tam zacząłem, rzepak chyba robić, nie? Znaczy robić, w sensie siać. Chyba tak. A na naszych polach, na które właśnie będziemy kupować, mamy, bo już właśnie przed chwilą sprawdzałem, mamy owiec, także w sumie całkiem spoko, bo owiec się do koników jak najbardziej przyda, a chyba jakichś super dużych zapasów nie ma, także będzie co pozbierać. I tak sobie teraz w ogóle jeżdżę po tym wszystkim dosłownie kilkoma maszynami, a jak patrzę na ilość tych pól, które już są w tej chwili zakupione w gospodarstwie, a jeszcze za chwilę to wszystko ma się jeszcze bardziej powiększyć, to już w ogóle będzie super ciekawie. Naprawdę. Dobra, w takim razie ja tutaj sobie zawsze zaczynam w ten sposób, że podjeżdżam pod ten fragment, puszczam sobie tutaj pracownika, żeby on sobie takie jakieś dwa, czy tam ile przejazdów zrobił, 1, 2, 4, coś ten deseń, i później wzdłuż, czyli po tej oczywiście dłuższej części pola. No i myślę właśnie, jak to pole przerobić kiedyś, bo ono jest cały czas, mówię o tym przerabianiu, a szczerze na to pole akurat nie mam za bardzo pomysłu, bo z jednej strony nie przeszkadza mi to, że to jest tak blisko tego budynku, ale z drugiej strony o wiele praktyczniej byłoby tu zrobić przerwę. Tylko wtedy dochodzi kolejny skos i kolejne jakieś zaokrąglenia i później pracownicy sobie o wiele gorzej radzą. No nieważne, trudno. W tym czasie jak ty sobie tutaj robisz, człowieku kochany, to weźmiemy sobie kolejny sprzęcik. I tutaj właśnie sprawa wygląda następująco, że chcąc sobie coś tutaj fajnie ponawozić, to ja w tej chwili muszę zrobić, no, kółeczko. Robię zawsze kółeczko takie pojedyncze, jako po prostu sam, jako pracownik, czyli po prostu objeżdżam sobie całe pole dookoła z daną rzeczą i dopiero wtedy puszczam pracownika i on już nie ma problemów. Ale jak nie zrobię tego wcześniej, no to może być ciekawie. Także generalnie póki tamten nie dojechał sobie dalej, to ja tutaj mogę sobie odpalić i na tyle, na ile jeszcze starczy mi tego kompostu ładnie nazwanego, to mogę sobie tutaj objechać dookoła. Tak? Tak? Tak, dobra, no to objeżdżamy w takim razie, za chwilę tak to będziemy musieli przerwać, bo albo się skończy kompost, czyli gnojóweczka, albo nam tam pracownik już zacznie, a już się wraca, więc za chwilę i tak, no w sumie całkiem spoko. No, jest woda, także można tutaj śmiało się rozgadywać, ale tak się patrzę, te pola są chyba tam, nie? Jak tam w ogóle dojeżdżać do tych pól? Bo to jest za rzeką czy przed rzeką? Chyba za, bo rzeka jest już tutaj.
Turbina pięknie wygląda, mega mi się podoba i na pewno trzeba będzie zainwestować w kolejną. Dobra, widzę, że tu już się skończył kompost, więc ja po prostu będę musiał sobie jechać go napełnić, ale to może sobie zrobimy za chwilkę, może sobie to zrobię później. Na razie tutaj idealnie się przełączyłem, dlatego że już te dwa kursy zostały zrobione i ja w tej chwili mogę się tutaj przenieść, czyli możemy sobie przejechać w ten sposób i możemy się brać za robotę dalej. Dobra, git. To mamy, tego człowieka mamy załatwionego, pracownika, tu już wszystko jest posiane, więc za chwilę przejdziemy do tej pracy, a teraz może odrywając się od tego, co najważniejsze, powiedzmy, że zostało zrobione, i możemy przejść do pola numer 4 i pola numer 5. Ej, normalnie grzeje mi w tą głowę. Ej, jak nic, grzeje mi o tej czapki w tą głowę. Nie przypuszczałem, że to może być aż tak ciepłe. No dobra, nieważne, jakoś może wytrzymał, a jak nie, to się po prostu przebiorę w trakcie i tyle. Mamy czwarte pole, które kosztuje 811 tysięcy, 812 prawie, i pole numer 5, które kosztuje 810 tysięcy. Więc generalnie jest to dużo kasy, którą chcę wydać, i to jest inwestycja, to jest właśnie nie wydatek taki zwykły, że jakaś zachcianka, tylko to jest inwestycja w bawełna. Będzie tutaj kiedyś w ogóle bawełna, parędziesiąt chyba już, naprawdę nie przesadzam, bo to pewnie myślę, że z paręnaście, jak nie 20 odcinków temu wziąłem się za te pola i one już były kupione, miały być przerobione i tam miała być bawełna, i od tego czasu tak naprawdę tylko kilka razy tutaj coś było posiane. Ja nie wiem, jak ten czas naprawdę biegnie. Ale kupujemy kolejne, dobra. Kupujemy sobie czwarte pole, tak jest. I kupujemy pole numer 5. Tak. I teraz na naszym koncie już pojawia się coraz mniejsza kwota, ale cały czas nie jest na tyle mała, żebyśmy sobie tu nie mogli dobrze funkcjonować i dobrze się bawić. No i co? Mamy w takim razie, szczerze, mamy wszystkie największe pola, które możemy mieć. Myślę, że kiedyś w przyszłości ewentualnie jeszcze te pola, które są na końcu mapki, można ewentualnie dołożyć, bo skoro tu będziemy maszynami przyjeżdżać, to tu już nie będzie aż tak daleko, a cenowo wyjdą tyle, co jedno takie pole, więc myślę, że jest to dobry pomysł, żeby kiedyś to ogarnąć. No troszkę więcej, ale to milion generalnie wyjdzie, niecały nawet. No, więc spoko. Dobra, na razie sobie przejdziemy do tamtych pól. Chociaż nie, bo tam jeszcze dopiero musi to wszystko wyrosnąć. Jest owies, tak jak mówiłem przed chwilą. Ej, to nie jest owies. To jest jęczmień, ja w ogóle. Rzeczywiście. Tak się wydaje, ale rozróżnić dobrze kolor to nie jest aż tak proste, jak mogłoby się wydawać. Ja byłem pewny, że to jest brąz. A to jest taki brązowy połączony z... Jaki to jest kolor? Taki brązowo-szary, jakiś taki wyblakły brąz. O. To jest dobre określenie. I tak czy siak, i tak tu nam wszystko jeszcze rośnie, więc nie możemy sobie nic zbierać. Tutaj mamy taki fragmencik mały gotowy do zbioru, ale nie będziemy tego teraz robić. Więc... O, niemożliwe w ogóle, pole numer 5 nie wymaga zaorania. Kupując te pola wcześniejsze, chyba też na jednym chyba nie było wymagane, tak mi się wydaje. Na którymś chyba też było bez konieczności orania, ale wszystkie inne, jak się kupuje, to zawsze pierwsze trzeba strzelić orkę i później dopiero po kukurydzy chyba, bo wydaje mi się, że jakieś inne jeszcze, nie, to gdzieś tutaj jest napisane, ale w sumie nie będę może teraz tego szukać. Generalnie chodzi o to, że tutaj w ogóle ktoś mi kiedyś z was napisał to pod jednym z odcinków dawno, dawno już temu, czego szczerze nie wiedziałem, bo wydawało mi się, że jest tak jak w 17, w taki sposób, że mamy tam możliwość, albo raczej konieczność orki co 3 razy, czyli jak sobie ustawimy w ustawieniach, że chcemy mieć orkę na polu, to ona wtedy co 3... Czemu to się nie składa? No... Co ty robisz? A, bo to pracownika wysłałem, super. Dobra, składa się, git. W każdym razie, co 3 zbiory trzeba było robić orkę i to po prostu było zawsze. W 19 mamy tak, że po kilku roślinach, między innymi soję, bo tylko z tych wszystkich roślin, wydaje mi się, że może jakieś buraki, ziemniaki, coś w ten deseń, a poza tym kukurydza. Czemu ja mówię cały czas soja? Myślę o kukurydze, a mówię soja.
Mam na myśli oczywiście kukurydzę i po kukurydzy też trzeba zrobić orkę, więc ja robiłem ją tak naprawdę tylko kilka razy, bo kukurydzy jakoś super dużo nie siałem. Na pewno robiłem to po kiszonce, bo generalnie kukurydzę głównie zużywałem do kiszonki, ale wydaje mi się, że w zapasach jeszcze trochę kukurydzy gdzieś powinno być. Jest nawet całkiem sporo, bo w sumie prawie pół miliona, tak? Dokładnie, 443 tysiące litrów mamy kukurydzy, więc w sumie chyba je w ogóle nigdy nie sprzedawałem, tak mi się wydaje. Generalnie w tej chwili czerpię sobie gnojówkę prosto z biogazowni, dlatego że mamy tutaj dość duży zapas, bo generalnie wydaje mi się, że maksymalna ilość w biogazowni to jest 800 tysięcy litrów. O, ja się zablokowałem, super. Super. No nie, ej, pierwszy raz się tu zablokowałem, zawsze tu wjeżdżałem bez żadnego problemu, bo tu jest dość duży wjazd, nie ma z tym raczej dużych kłopotów, a w tej chwili oczywiście, żeby utrudnić, no to trzeba się zablokować. Mamy niecałe 700 tysięcy, wydaje mi się, że 800, tak, 800 to jest max i nawet jak już 800 osiągnąłem wcześniej, przed sprzedażą całej tej pryzmy, która tutaj była w silosie po prawej stronie, to po prostu się już więcej nie napełniło i szkoda trochę, ale głównie dlatego w tej chwili nie sprzedałem drugiej części tej kiszonki, która już bardzo długo tutaj leży, ale ona się nie zepsuje spokojnie, to jest kiszonka, która jest skiszona, więc generalnie nic złego się jej nie stanie. Chciałem ją dopiero sprzedać po tym, jak zużyję całą gnojówkę, którą tam mam, czyli ten kompost ładnie nazwany, w biogazowni, żeby po prostu sobie tą ilość odrodzić, bo po co mam nawozić nawozem, za który muszę płacić, jak mogę to zrobić za darmo, korzystając z tego, co daje nam gra. Także generalnie uważam to za bardzo fajny pomysł, że możemy sobie coś takiego jeszcze robić, dodatkowo jeszcze dochodzą krowy, ale szczerze, miałem ponad 100 tysięcy litrów, tak mi się wydaje, że w ostatnim odcinku miałem, czy dwa odcinki temu, już nie pamiętam dokładnie, że sprawdzaliśmy sobie razem i było ponad 100 tysięcy litrów i ja sobie nawoziłem te pola, które są tutaj, czyli 6 i 12 i generalnie 12 było zrobione całe. Gdzieś w trakcie szóstego, wydaje mi się, że w pierwszej połowie szóstego tak naprawdę już brakło. Więc tej kiszonki idzie, tej gnojówki idzie mega dużo, ale z drugiej strony jest za darmo, więc całkiem spoko. W ogóle mam jeszcze pomysł na wymianę tego, może nie rozrzutnika, tylko tej beczki, ale nie chcę tego źle nazwać, zbiornik gnojówki, ale tak naprawdę jest to rozrzutnik gnojówki, to ma jakąś lepszą nazwę, którą w tej chwili oczywiście musiałem zapomnieć, ale to jakoś się inaczej nazywa jeszcze. W każdym razie, nazywając to farmingowskim rozrzutnikiem gnojówki, chciałem z czegoś innego spróbować, bo na przykład on jest mega fajny, dlatego że jest bardzo duży, szeroki i można dużo pola naraz obrobić. Tylko że problem jest taki, że to się tak szybko kończy, że cały czas trzeba gdzieś jeździć i to dowozić. Ale widziałem też takie, które mają sobie wbudowany kultywator, czyli są węższe, ale nam nawożą od razu z kultywacją. Myślę, że to jest coś fajnego, co można przetestować. Nie miałem tego wcześniej w 17, nie miałem tego teraz w 19, więc myślę, że można w ramach jakiegoś odcinka sobie coś takiego przetestować. Wydaje mi się, że może być to całkiem fajne. Dobra, podjeżdżamy sobie tutaj. Okej, tak, podjeżdżamy. I przejdziemy się jeszcze kawałeczek po tym polu. Tylko musimy sobie oczywiście wszystko odpalić. Chciałem tu obniżyć jeszcze i oczywiście się nie dało. Tak, 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 tak. No co jest grane? Weź się. Ej, coś normalnie się dzieje z tymi. Przecież upuściłem to V-ką. Włącz... O, teraz się opuściło. Dobra. Nie wiem, co jest grane. Czy coś farming się zacina, czy coś... Ja źle klikam. Może tak być. Trudno. Ważne, że to teraz wszystko nam działa i oczywiście... Ej, fajna jest ta modyfikacja, tak się patrzę. Fajna jest ta modyfikacja, która dodaje nam brudzenie się maszyn tym, po czym jeździmy. Tylko na przykład trochę mnie śmieszy w tym wszystkim to, że jak sobie powiedzmy przejedziemy z tego pola, na którym teraz jest wapno i wszystko jest białe i wjedziemy na gnojówkę, to nie będzie tak, że tam zostanie trochę wapna, tylko przejeżdżając powiedzmy na przełaj przez któreś pole, czyli nie jakoś super daleko, nagle z tego białego zrobi nam się brudne taką ziemią, no gnojówką w sensie, więc czymś takim brązowym, więc
Mogłoby gdzieś trochę białego z wapna zostać, ale już nie czepiajmy się szczegółów, bo i tak wydaje mi się, że to jest to fajny dodatek, który naprawdę urealistycznia grę. Czemu tam się nie nawiozło? Widzicie, taka plamka biała została, nie mam pojęcia dlaczego. No ale trudno, jakoś to musimy przeżyć. Normalnie zasycha w ustach, naprawdę. Tutaj z boku to samo. Zostają tu jakieś fragmenty, nie mam pojęcia dlaczego. Może tam nie ma jakiejś kultywacji, a sprawdźmy to sobie, co się będziemy czaić. Tylko wyłączmy sobie, żeby nam tutaj niepotrzebnie nic nie leciało. I co my tutaj możemy mieć? Orka jest zrobiona, wapno jest zrobione, zachwaszczenia nie ma. Nie ma tutaj nic, żadnego fragmentu. Szczerze nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Zobaczymy, czy jak tam się coś posieje, to czy z tym będzie wszystko w porządku. Ej, w ogóle mam pomysł. Ej, mam mega pomysł. Co wy na to, jakby na tym polu w tej chwili nie siać tego, co robimy na pozostałych polach, tylko iść w bawełnę. Ej, to jest myśl. Naprawdę, spotykamy się w kolejnym odcinku, który będzie już za kilka dni, czyli w środę, i myślę, że wtedy zajmiemy się trochę tą bawełną. Trzeba by było ogarnąć jakiś siewniczek, tak mi się wydaje. To jest myśl, dobra, okej. Więc wreszcie możemy się wziąć za coś zupełnie, ale to zupełnie nowego. Bo kupowanie maszyn i kupowanie pól to jest coś, oczywiście każde pole jest inne i każda maszyna jest inna. Ale bawełna to jest zupełnie coś nowego, naprawdę. Dobra, takie jeżdżenie wokół chyba nie jest zbyt ciekawe, więc ja to może sobie po prostu zrobię później. A może teraz przesiądźmy się na chwilkę tutaj i zobaczmy, co my tu możemy ciekawego zrobić na naszej gospodarce. Mamy tutaj kilka maszyn, a raczej wiele maszyn, które sobie po prostu gdzieś leżą, totalnie wyrzucone i gdzieś porozrzucane, dobra, nie będę brzydko mówić. W każdym razie przejedziemy się może teraz tym tirem i tyle, to postaramy się chociaż troszkę uporządkować, dlatego że na przykład tu mamy soję, która w ogóle nie wiem dlaczego nie jest, a już wiem dlaczego nie jest wyrzucona, bo jakiś czas temu wspólnie takim wielkim konwojem wracaliśmy tam właśnie z tego ostatniego pola, które teraz jest nawożone, czy było nawożone, bo w tej chwili nie jest, i jechaliśmy sobie konwojem za kombajnami. No i ten tir oczywiście też za nimi pojechał i dlatego jeszcze soja, a to jest 90 tysięcy litrów, to jest dużo, bo soja generalnie jest droga, powiedzmy, że nawet koło 2000 możemy śmiało sobie liczyć za jeden, no po prostu za 1000 litrów, więc generalnie gdzieś tak 180 tysięcy dolarów to naprawdę za jeden taki kursik to nie jest wcale mało. Ale w sumie zobaczymy sobie, jak stoimy z cenami. Soja w tej chwili jest słabo, więc na pewno nie będziemy sprzedawać. Ja w ogóle mam gdzieś taki taki pliczek, w którym sobie zapisuję takie najwyższe ceny, które co jakiś czas uda mi się zobaczyć, i po prostu odpalam sobie to jak teraz, przeglądam, gdzie jest w miarę, wydaje mi się, że jest wysoka cena, zapisuję, porównuję, wtedy przynajmniej mamy jakiś pogląd, bo przyznaję się szczerze, że w 17 było o wiele prościej pod tym względem, że jakoś te ceny się zupełnie inaczej zmieniały, jakoś szybciej to dało się ogarnąć, było trochę mniej tych wszystkich upraw, no i przede wszystkim tam było zapotrzebowanie i wiedziałem, że jak jest zapotrzebowanie, to wtedy jest największa cena, wtedy się opłaca sprzedawać. Oczywiście można było poczekać, aż jeszcze na tym zapotrzebowaniu trochę urośnie, a tutaj czegoś takiego nie mamy, dlatego o wiele rzadziej w sumie się sprzedaje tak naprawdę cokolwiek po dobrej, znaczy sprzedaje się i trzeba dobrze pilnować, żeby była jakaś fajna cena. Na przykład cały czas nie sprzedałem sobie wełny, którą tutaj mam jeszcze kilka palet, kilkanaście co najmniej palet, a w sumie nawet kilkadziesiąt, bo tam jest chyba dwie albo trzy takie przyczepy są, ale cały czas jest zapotrzebowanie, ale jest po 1400, a to jest mało, więc generalnie dalej tego się nie opłaca sprzedawać, tak mi się wydaje, jeszcze sobie porównam to później, ale wydaje mi się, że tutaj można było więcej wyciągnąć. Okej, ty się fajnie wyładowałeś. Mamy tutaj w przędzalni, gdzie to jest? Muszę tu do czegoś się przesiąść, po prostu do przędzalni przejdę. I mamy tutaj jedną, na której jest tu jest 8, czyli 16,
No i mamy trzy takie naczepy, przyczepy, palety, platformy, o to jest chyba najlepsze. Mamy ładnych parędziesiąt palet, które tutaj czekają na sprzedaż, tylko to jest po prostu w tej chwili nieopłacalne, więc chyba jeszcze sobie chwilę poczekają, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, więc mogą tam sobie po prostu stać, siedzieć i tak dalej. Dobra, tutaj trzeba generalnie może chociaż jeszcze trochę kilkoma maszynami gdzieś poprzejeżdżać, coś umyć, coś wysprzątać i myślę, że będzie po prostu... Gid malinka, wszystko będzie ładnie, elegancko wyglądać. New Holland to jest jedna z maszyn. Od razu wam mogę powiedzieć, że w jakimś niedalekim odstępie czasu będę również zajmować się wymianą i zakupem nowych maszyn, czyli kilka maszyn się pozbędziemy, ale kupimy za to kilka nowych i myślę, że to już będą takie naprawdę fajne, konkretne maszyny, z tym, że jak widzicie cały czas nasz budżet, który w tej chwili jest... Powiedzmy, trochę nam się zmniejszył, no ale nie, no poradzimy sobie, coś fajnego na pewno będziemy w stanie za to kupić i kilka maszyn na pewno nowych nabędziemy, a New Holland, wracając do niego, z nim będziemy się żegnać. Generalnie New Holland myślę, że może się już nie pojawić. Bardzo fajnie nam tutaj służył, fajna maszynka, super traktorek, no ale musimy coś ciekawego, nowego porobić, więc musimy się, tak mi się wydaje, że przesiądziemy się na kilka takich większych maszyn, których jeszcze nie miałem tutaj, wcześniej na innych save'ach, w ogóle na poprzednich wersjach właśnie farminga, czyli na tej 17, tam chyba doszedłem do case'a, quad tracka, czyli tego największego case'a, który istnieje. Nie wykluczam, że tutaj też może się pojawić, aczkolwiek mam tutaj do dyspozycji jeszcze, tylko chyba nie mam właśnie, ostatnio właśnie była wymiana w komentarzach, aha, na temat właśnie, ja tam napisałem, że mam zainstalowaną tą modyfikację, tylko nie jest wybrana w tym save'ie, no ale jest! Jest tutaj, czeka tak naprawdę, więc to jest mega podobne do Quatraka. Generalnie mamy konfigurację silnika, gdzie mamy 620 koni, a w case'ie mamy maksymalnie 692, więc mamy trochę więcej, ale to jest taka mała generalnie różnica. Tam parę dziesiąt koni w tą czy w tamtą przy takiej mocy nie robi raczej dużej różnicy. No zobaczymy, albo to kiedyś na pewno na tej gospodarce będzie. Nie wiem czy już, bo na przykład Big Bug też jest bardzo fajny. No generalnie polujemy w duże maszyny. To sobie kiedyś zainstalowałem. To jest taka starsza trochę maszyna, ale całkiem fajna i generalnie mi się podoba. Tylko że mamy tutaj 500 koni, więc może do czegoś da się to wykorzystać, ale do takich naprawdę konkretnych gdzieś siewników, kultywatorów i tym podobnych maszyn może być już po prostu mu ciężko. Dobra, to myślę, że ja po prostu teraz przejadę sobie tutaj jeszcze do naszego garażu, czy tam do wiaty, żeby odstawić to, co teraz nie potrzebujemy, czyli właśnie rozrzutnik do wapna. No a wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam, tak jak wcześniej wspomniałem, w środę o godzinie 17, na której zrobimy coś super ciekawego. Być może będzie to bawełna, a być może będzie to zupełnie coś innego, bo to się okaże tak naprawdę chwilę przed nagraniem. Zobaczymy, jaka będzie wena i co będziemy chcieli ciekawego zrobić. Także jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Tymczasem dzięki wielkie za oglądanie, jeszcze raz po raz kolejny, trzymajcie się i see ya!